Witam się serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę takim troszkę nietypowym filmem. Dzisiaj są moje 18 urodziny, więc chciałam się pochwalić, co dostałam od męża w prezencie od córci i zięcia. Jak widzicie, tutaj są od męża kwiatki. Ja je wyjęłam, bo ciężko mi kamerą objąć. Takie trzy piękne różyczki, tak ładnie zapakowane. Powiem wam prezentów, a prezentów toż to szok. Moi kochani, jestem zaskoczona. Bardzo fajne rzeczy i myślę, że się dzisiaj z wami podzielę. Czyli zaczniemy od kwiatów. Kwiaty, przepiękny bukiet. Stawiam sobie już obok tutaj w słoik. Jak zwykle się nie dorobiłam jeszcze flakonu. One sobie, o, tu będą stały. Muszę podnieść statyw, bo nie dam rady objąć. I kolejną rzeczą oczywiście, jakby nie zabrakło, moi drodzy, słodkości, ala ptasie mleczko familijne, pianka z galaretką z sokiem pomarańczowym w czekoladzie. Także będę miała słodyczy na cały tydzień. Kochani, kwiaty i słodycze na sam, moi drodzy, początek. Tutaj też są rzeczy biżuteryjne. Mąż mówi, że robione ręcznie. Już wam, kochani, pokażę. Taki oto tutaj wisiorek, jak to się mówi. Zrobiony w ten sposób, z takich fajnych tutaj koralików. Tutaj jest zapięcie. Będę się tylko teraz stroić, moi kochani. Ale ja powiem wam, bardziej w okresie takim letnim, jakieś ciepło, wiadomo, jakąś tam biżuterię zakładam, bo teraz już i tak zakładamy kurtki i tego nie widać, ale się przyda na pewno. Będę się stroić, jak to mówię. Taki tutaj wisiorek i taka fajna, ja sobie założę na rękę, bransoletka. Takie kamienie, fajnie to wygląda. Takie tutaj fajne błyskotki. Moi drodzy, czekajcie moment. No i zobaczcie, kochani, jakie tutaj zaskoczenie. Już myślę, że w tym sezonie jednak nie będę używała, ale na pewno przyda się w następnym sezonie. Sokownik nierdzewny, moi drodzy. Myślałam o zakupie sokownika na przyszły sezon, a tu mąż mi taką zrobił niespodziankę. Sokownik 8-litrowy przyda się na robienie soków. Muszę tutaj statyw trzymać w ręku, bo po prostu kamera mi nie ogarnia. Czekajcie, wam pokażę, zaraz z drugiej strony obrócę. I patrzcie, z drugiej strony tutaj pokazane jest, jak robić sok jabłkowy. Ewentualnie jeszcze mogę wypróbować zrobić sok jabłkowy. To się okaże, bo jabłka są jako takie ostatnie jesienne owoce. Ustawiłam was jednak na podłodze, rozłożyłam statyw, to wam pokażę. Może dam radę tutaj wszystko objąć. Muszę wyciągnąć wam tu trochę na szeporcze, przepraszam was. I tak,
przez foliki niewyciągane. Wiadomo, że nowe to trzeba będzie przed użyciem wyparzyć gorącą wodą. I mamy tutaj tą pierwszą część tego sokownika. Jest to garnek, który tutaj się nalewa wody. Troszkę wam podpatrzyłam w internecie, ale wiadomo, jak będę próbowała, to już też muszę dokładnie się zapoznać, jak co i jak, kochani. Taki segmentowy garnek. Mam nadzieję, że tutaj nic nie pokręcę, przykręcę. Ale chyba będzie dobrze, bo tutaj jest otwór na wężyk. Czyli to drugą część jeszcze was troszkę podwyżę. Zakładam. Tamtym dolnym garnku nalewa się wody. Tutaj jest taki z lejkiem garnek i tutaj widać, mam nadzieję, że widać, jakoś tak obrócę. O, w tym miejscu widać to wejście, gdzie spływa sok. Czekajcie, wezmę pozostałe rzeczy. Ładnie zapakowane. I jest taki tak zwany, jak ja to mówię, sitko druszla. I tutaj to na wierzch. No i muszę was podnieść. O. I to się tutaj zakłada na wierzch. Te segmenty tutaj widzicie. Widać fajnie. Jest taki tutaj spinacz, że przypiąć po prostu do naczynia, do którego będzie spływał sok przez tutaj ten wężyk. I tutaj już odpięłam. Jest tutaj do przyczepienia do jakiegoś naczynia i jest również taki klips, można to nazwać, nie wiem czy fachowo, że jak już jest nadmiar soku albo tam się nam napełni, to tutaj tym klipsem przypinamy ten po prostu szlaufik i sok nam się nie leje i możemy działać dalej. O dobra, podnoszę was znowu. O, i mamy, jest dosyć wysoki, bo mi tutaj kamera tego wszystkiego po prostu nie może objąć. Taki tutaj fajny sokownik o dużej, moi drodzy, pojemności. Jeszcze pokrywka, czekajcie, zaraz pokrywkę wezmę. Pokrywkę to chyba każdy wie, jak wygląda, no ale wiadomo, złóżmy tak, jak ma być. Ja was tu zaraz znowu podniosę, bo tutaj nie ogarnia. Mimo że statyw rozłożyłam na największą wysokość nóżek, pokrywka przezroczysta. Tutaj z takim właśnie na, żeby para wychodziła, to teraz wszystkie tak naprawdę garnki mają taką pokrywkę, pokrywka przezroczysta. Powiem wam tak, na pewno się przyda. Na pewno pokażę wam, jak będzie w praktyce, w użyciu, jak to się mówi, w praniu działał ten sokownik. Także będą fajne, zdrowe, kochani, soki. I jeszcze tutaj taką jedną fajną rzecz od męża zostawiłam na koniec. No normalnie to mnie rozłożyło, jak to się mówi, na łopatki. Coś bardzo fajnego. Zobaczycie za chwilę i pokażę wam, co dostałam od córci. Oczywiście też słodkości, ale to za chwilę. Ja na chwilę się wyłączę. Zabiorę tutaj ten sokownik już do kuchni. No i kochani, tutaj mam, zobaczcie, taki przepiękny obrazek na ścianę. Ale to nie jest taki zwyczajny obrazek. Mam nadzieję, że kamera efekt uchwyci. Ja wam zaraz tutaj ten obrazek wezmę w ręce po prostu. Mam nadzieję, że zobaczycie. Jest to obrazek 3D. Normalnie te koty, tutaj widzicie je, one, jak się porusza tym obrazkiem, to one normalnie wyglądają, jak one by były żywe. Mam nadzieję, że i że po prostu kamera, zobaczcie,
jak one wezmę w tą stronę, widzicie, one siedzą w tą stronę, te koty, o, obracają się. I tak jakby one wychodziły po prostu z tego obrazka, o. Zobaczcie. Normalnie tato mnie raz tego rozbroiło. O. Ciężko, powiem wam, w kamerze to uchwycić. Patrzcie, wezmę w tą stronę, te kotki w tą stronę się przesuwają, w tą stronę, w tą stronę, o. O. Normalnie to jest normalnie szok. Takie to jest ładne. O, proszę. Zobaczcie. Raz ten kotek w środku w lewą stronę, raz ten kotek w prawą stronę. Przepraszam, tutaj jednak ciężka sprawa, bo światło mi się tu odbija, ale zobaczcie. Nie da rady po prostu kamera taka ładnie odzwierciedlić tego. Ale to jest normalnie, powiem wam. Oj, zaczepiłam się o statyw. To jest normalnie takie fajne, normalnie. Coś pięknego. Ale tak myślę, że troszkę widać, że tak by się wydawało, jak te koty tutaj by były, te kotki takie fajne, urocze, jak one by po prostu wychodziły z tego obrazu. Zresztą kto oglądał jakieś filmy 3D, to się orientuje. One tak jakby były w przodzie, a pozostała część tak z tyłu, ta. Te tutaj, te kwiaty, te motyle, ten motyl, co tutaj jest, ten motyl tutaj, te... Tutaj też te pszczółki z kwiatami. No normalnie coś pięknego, powiem wam. Ma oczywiście tutaj zaczepkę na ścianę. Zostanie powieszony i w honorowym miejscu. Coś normalnie niesamowitego. To mi najbardziej się chyba spodobało. Stara baba cieszy się jak dziecko. Normalnie. Kochani, takie kociaki. Kociaki, słodziaki. Ja lubię ogólnie kotki. My, kochani, nie mamy kotka, bo zawsze nam samochód rozjeżdża i mówię, już nie chcę, bo zawsze mi szkoda. Koteczka urośnie i samochód rozjedzie za blisko, niestety, ulicy. No dobrze, kochani, już się tak zachwycam tymi kotami. Pokażę wam pozostałą część prezentu, ale myślę, że to jest najfajniejsze. I kochani moi, tutaj czekoladka od zięcia, bo akurat przyjechał w tej chwili, jest u nas. Kolejna biała czekoladka od córci i taki też wisiorek. Już nie będę składać statywu, niech sobie stoi na podłodze. Mam nadzieję, że dobrze zobaczycie. O, proszę, zobaczcie, z literką M. Widzicie dobrze? Czekajcie, zerknę, może tam wyżej. Taki wisiorek w takim, o, fajnym, eleganckim pudełeczku serduszkowym, ładnie zapakowany, z literką M. I można też również rozumieć albo Monika, albo mama. Można różnie podchodzić do tego. Tak więc tak będzie dobrze i tak będzie dobrze. Literka M. Ja tu jestem bardzo zdolna. Czekajcie, wyciągnę. Jak tutaj nic nie popsuję. Czekajcie, sobie wyciągnę poza. No dobra, kochani, wyciągnęłam sobie już poza kamerą. Mam nadzieję, że dacie radę zobaczyć. Może wam światła nie zasłaniam. Tutaj on jest tak, że taki, można powiedzieć, jeden tutaj jest mniejsza część na szyję, a druga część tutaj już z tym wisiorkiem, literką M. Może być, jak mówiłam, albo Monika, albo mama, moi drodzy. Tak więc ja zaraz tutaj pogonię męża, żeby mi zaczepił te kotki
na ścianę. Jeszcze wam może pokażę, jak będą wisiały na ścianie, moi kochani. Takie tutaj fajne rzeczy. Normalnie jestem w szoku. Wczoraj również dostałam paczkę niespodziankę, która już jest na kanale dzisiaj wpadła, więc myślę, że dzisiaj jeszcze postaram się ten film, żebyście mieli, czyli dzisiaj będzie wyjątkowo dwa filmy, kochani moi. Tak więc takie tutaj fajne, fajne, fajne rzeczy są. No dobra, to ja się na razie z wami nie żegnam. Jeszcze wam pokażę te kotki, jak one będą na ścianie. I moi kochani, kotki już są na ścianie. Okazało się również, że na obrazku jest taśma dwustronna, więc przykleiliśmy na ścianę. Na taśmie prezentują się w ten sposób kociaki, takie słodziaki. O, przepraszam, ręka mi się zatelepała. A ja dzisiaj, kochani, tym akcentem takich słodkich kotków z wami się żegnam. Pa! O, kochani, ja się już pożegnałam, a zobaczcie jeszcze, jaką piękną logórkę przed chwilą syn mi przyniósł. Słoneczko. Słoneczko się na pewno przyda, bo ostatnio u nas słoneczka brak, więc tutaj patrzcie, mam słoneczko, piękne kwiaty, tulipany, pewnie istokrotka, a ja bardzo kocham kwiaty, tak więc coś dla mnie. I w środeczku wam pokażę, o, wielkie serduszko i mama 100 lat, życzy Krystian, kocham mocno. To nie wszystko, kochani. I jeszcze zobaczcie, balony urodzinowe, zobaczcie, różne kolorowe balony, jak na moje 18 urodziny, to wiadomo, balony, laurka, słoneczko, jak nie będzie słoneczka, to chociaż będę miała słoneczko narysowane i od razu będzie mi cieplutko w serduchu. Także, kochani, ja się już teraz na pewno żegnam. Pa!